Cześć, ja jestem Sarge i witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w LEGO Marvel Super Heroes 2. Dzisiaj zajmiemy się kolejną misją Gwenpool, która odblokowała mi się po tym, jak wykonywaliśmy całkiem niedawno zadania w ramach Nueva Jorku. I ta misja Gwenpool pojawiła się tutaj w Egipcie. Musimy dostać się na Sfinksa i możemy w tym miejscu rozpoczynać. Hej! Tylko nie myśl, że skoro to misja dodatkowa, to nie jest ona absolutnie kluczowa, żeby mieć całe 100% postępu. Odkąd Kang odizolował nas w Chronopolis, Tarcia odkryła, że zabrakło im ich wachlarza supersprzętu i wszystkich agentów specjalnych. A to dość marnie, zważając na tutejsze hordy nowych i nietypowych zbirów. Tak oto misja przećwiczenia agentów przypadła najstarszemu rangą, czyli Philowi Coulsonowi. Wpadł na pomysł zrobienia symulatora z tego, co akurat miał pod ręką. Jakiegoś starego pociągu. Wrak pociągu z laserami! Mega! Musisz tylko pomóc Philowi w uruchomieniu tego wynalazku, ale będzie gierka! No, i poza tym Quake będzie musiała zhakować te retrokomputery, żeby znowu zadziałały. I wyłączyć wszystkie lecące w kółko melodyjki. A, choć ja je tam uwielbiam. Potem lecą w głowie przez cały dzień. Od kiedy trafiliśmy do Chronopolis, zacząłem tworzyć system treningowy dla agentów, żeby byli gotowi na misję w terenie. Nazywa się Platforma Uniwersalnego Przygotowania Agenta. Ale to chyba będzie... Nie trzeba tak od razu wszystkiego skracać, naprawdę. Wracając, już prawie działa. Mam tylko problem z kilkoma komponentami. Okej, tak się składa, że Phil potrafi namierzać te złote klocki, więc spróbujmy sobie odblokować jakieś przejście. No nie do końca przejście, ale mamy dostęp do komputerka. Wow, te komputery swoje przeżyły. Ktoś tu przewiduje wielki renesans dyskietek, czy co? Relikty dawnej epoki. Bez obaw zostały całkiem wyczyszczone. To ja w końcu mogę coś z tym zrobić? Po prostu mam zniszczyć. No dobra, dopiero co je tutaj wystawiliśmy, ale dzięki temu, że ten komputer został zniszczony, to teraz mogę coś z tego zbudować i przyłączyć tutaj na środku. Mamy panel. Dobra, zobaczmy, co się stanie. Chyba macie wirusa. No, wspaniale. Sądziłem, że IT to załatwiło. Możesz powtarzać, żeby nie otwierać maili od niby Kapitana Ameryki. Ale czy ktokolwiek słucha? Okej, muszę powyłączać te wyskakujące okienka. Wirusów tu sporo chyba, rzeczywiście. No i jakoś się dostaliśmy do systemu. Systemy w gotowości. Co teraz? Wystarczy przerzucić bezpieczniki i będzie można zaczynać. Okej, kto z was potrafi zniszczyć taką szybę? Podejrzewam, że Quake najprędzej. Ale jeszcze chcę się rozejrzeć tutaj dokładnie. Tam widzę w oddali, że mamy miejsce chociażby dla Miss Marvel, więc pewnie trzeba będzie tutaj wrócić w trybie gry swobodnej, żeby coś tu odblokować, bo wątpię, żeby Phil potrafił. No właśnie, Miss Marvel jest potrzebna. Quake raczej też się nie przyda. No niestety. A patrzcie, bo tutaj w ogóle mamy też coś jeszcze do zdobycia. No dobra, czyli trzeba będzie jeszcze w grze swobodnej tutaj powrócić, ale najpierw oczywiście musimy daną misję po raz pierwszy ukończyć, żeby gra swobodna nam się w ogóle odblokowała. W każdym razie tutaj spróbujmy to zniszczyć jako Quake. Tak, chyba ona to potrafi. Proszę bardzo. I teraz tutaj się złapiemy na górze. Trochę, kurczę, za wysoko. A nie, tak dam radę jednak. Zapalimy zatem wszystkie światełka na zielono. Świetnie. To jak? Chcesz przetestować zabawkę? Wskakuj. Widzę, że Lola miała lifting. Dobra, zobaczmy, jak to działa. I co Phil Coulson tutaj wymyślił. Mogę
mogę sobie strzelać, ale co w związku z tym? Powodzenia w misji. Liczymy na ciebie. Hydra. Od lat regularna sól w naszym oku. A tu w Chronopolis mają wersję, która rządzi ziemią. No dobra, strzelam do tych tarcz. Zdobywam pełno przy okazji monet. Okej. Trochę taki shooter na szynach nam się teraz zrobił. Spróbujmy w takim razie trafiać do każdego widocznego celu. Witamy na dzikim zachodzie. Miej oczy z tyłu głowy i palec na spuście. Iha, kowboje! Tak, właśnie tak. O kurde, tutaj szybko... Może nie tak szybko to jedzie, ale trzeba się naprawdę pospieszyć, żeby trafić absolutnie we wszystko. Ale rozumiem, że naprawdę wszystkiego nie muszę tutaj zestrzelić. Jednak starajmy się jak najwięcej tego porozbijać. Tutaj kolejna tarcza już widziałem. Dobra. Co dalej, co dalej? Po tej stronie jeszcze jest tego więcej. Na razie to chyba tyle. Oho, wjeżdżamy do Egiptu. Taka symulacja oczywiście Egiptu tylko. Proszę bardzo. Starożytny Egipt? Autentycznie? Oczywiście. Nie wychodziłaś ostatnio z domu, co? Ja tam preferuję raczej dawny Rzym. Mniej piachu. Patrzcie, ci tutaj też mają tarcze jeszcze dodatkowo. Pająki trafiamy również. Tutaj po prawej stronie. A, ten jeszcze, ten jeszcze. Dobra. Niech mi ktoś pomoże! Gdzieś tu mamy Stanali do uratowania. Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Nie ma wątpliwości. Stan the Man Lee to król Cameo. A proszę. A więc udało się Stana Lee uratować, więc to będzie na razie pierwsza rzecz, która została wykonana w tej misji Gwenpool. Ale wciąż jeszcze mamy do zdobycia oczywiście różowy klocek, złoty. No i do tego jeszcze postać do odblokowania. Jaki motyw tematyczny tym razem? Dawaj, dawaj, strzelaj, strzelaj jeszcze tutaj, na dole. Dobra. Było nie najgorzej. Jeszcze nie koniec, kurczę. Na dole też. Od razu to jest opuszczane. Ładnie, i tam po lewej stronie widziałem, tylko na razie jeszcze muszę poczekać. Na górze. Zastanawia mnie, czemu nie ma muzyczki tutaj w tej misji, którą teraz wykonujemy, bo przecież zawsze jakaś muzyka nam towarzyszyła. Tym razem się nie uruchomiła i nie wiem, czy tak ma być, czy po prostu coś się akurat popsuło. W każdym razie, gdybyśmy tutaj grali z inną osobą, to dwóch graczy by naparzało i wtedy misja jest automatycznie prostsza. Umiesz pływać, jak sądzę, albo chociaż wstrzymać oddech na dłużej. Miasta w kosmosie, miasta w powietrzu. Pewnie. Czemu nie dorzucić podwodnego? W obecnej sytuacji to ja tutaj muszę się zajmować absolutnie wszystkimi celami, bez wyjątku. Ale jakoś sobie poradzimy, myślę.
Dobra, teraz tutaj rekiny. Wow. Tutaj nic nie zrobię. A nie, jednak spokojnie, jakaś muzyczka w tyle jest. Wydawało mi się, że jej nie ma, ale tutaj te strzały są tak głośne, że to wszystko zagłuszają rzeczywiście. Hej, to już wszystko. Teraz podskocz do mojego uroczego asystenta i sprawdź swój wynik. Wow! Czy my to mamy na taśmie? To chyba będzie jakiś rekord. A patrzcie, czyli w ten sposób dostałem kolejną postać. A więc to też było istotne, jak sobie tutaj radzę w trakcie przejażdżki, bo dostałem jakiś tam wynik punktowy i dzięki temu otrzymałem w nagrodę właśnie dodatkową postać. Więc tutaj, kurczę, trzeba będzie jeszcze zdobyć różowy klocek. Nie wiem, czy to będzie dalej, czy to już wyjście. No, kto by pomyślał? Pomysł Fila się sprawdził! Mniej więcej. Strzelanka kolejowa, no pewny hit! Jak Kang wystawi kiedyś kartonową, przybitą do ziemi armię, to ci nowi agenci pokonają ją dosłownie w kilka sekund! Ha! Ale tak serio, to myślę, że większą przyszłość mają symulatory lunaparków. Na przykład taka kolejka górska. O! Albo może piłeczkowy basen walk Kanga. Wiesz, dla najmłodszych. Lecę zapisać pomysł, ale potem wracam, adios! Czyli to by było na tyle, jeśli chodzi o tę misję, więc będziemy musieli jeszcze tutaj wrócić właśnie w grze swobodnej, aby jako Miss Marvel dostać się tam, gdzie nie mogli się dostać ani Phil, ani Quake. Jest nagroda za wszystkie monety, którą bardzo szybko zresztą nabiłem przy odblokowanym przecież wysokim już mnożniku razy 48 zdobywanych monet. Excelsior! Mamy Stanali, ale właśnie nie mam tego, co najważniejsze, czyli różowego klocka. Kapitan Ameryka Peggy Carter. Odblokowana. Więc dobra, liczę na to, że ten różowy klocek będzie do zdobycia wtedy, jak zabiorę ze sobą Miss Marvel. Za chwileczkę zobaczymy. Przejdziemy sobie do otwartego świata i będziemy mogli misję uruchomić ponownie. Więc teraz bierzemy tutaj mapkę i będą poziomy dostępne. To są na razie poziomy fabularne, już niedługo się kolejnym też zajmę. I to będzie ta druga misja, symulowane sytuacje. Widzicie sami, że wszystko jest zdobyte oprócz różowego klocka, więc tym razem wybieramy sobie grę swobodną. No i bardzo ważne, żeby zabrać Miss Marvel ze sobą. Chociaż nieważne też, co akurat zabierzemy, bo i tak później sobie wybieramy dowolną postać. No i okej, na szczęście możemy udać się tutaj od razu na starcie. Nie muszę niczego powtarzać, co robiłem wcześniej. Zobaczmy najpierw ten panel. Więc tak, będę musiał się oczywiście przedostać na drugą stronę. Doskonale już znana minigierka. A problemu nie ma, bo nawet nie było tutaj żadnych przeszkód na mojej drodze akurat w tym przypadku. No i proszę, i mamy rzeczywiście. Jest nasz różowy klocek najwyraźniej i tędy się pewnie tam dostanę. Tak jest. To nie ma żadnego kłopotu. Zabierzmy to sobie. Super! Ale w oryginalnym opakowaniu byłoby warte więcej. I tak naprawdę mogę już w tym momencie opuścić tę misję, bo została ukończona w 100%, więc wracamy sobie w tym momencie do Chronopolis, zapisz i wyjdź. I za chwilę też się dowiemy, co nam ten różowy klocek daje. Trzeba to sobie będzie jeszcze wykupić w razie czego. Trochę jeszcze dodatkowych monet udało się tutaj zebrać. Ale nie to było najbardziej istotne. Wykrywacz mini zestawów, super! Excelsior!
Oj, to powiem wam, że akurat wykrywacz mini zestawów nam się tutaj bardzo przyda, bo jak będziemy powtarzać misje fabularne, to teraz od razu będzie widać, gdzie te mini zestawy są i znacznie przyjemniej, znacznie szybciej będzie nam szło wykonywanie tych kolejnych misji fabularnych w 100%, więc tego się też tutaj cieszę, że udało się to zdobyć. No ale jeszcze sobie to wykupimy oczywiście, a żeby to zrobić, to musimy wrócić najpierw do naszej posiadłości. Tutaj mamy posiadłość Avengers. Szybka podróż. I wchodzimy do środka. Teraz już mam tak dużo monet, więc oczywiście w zupełności mi wystarczy. Co tam teraz? Kupujemy czy oszukujemy? Kupujemy. Doprawisz sobie życie odrobiną różu? Tutaj już kupiono wszystko. Niedługo będę miał 50 milionów na mnożnik razy 8, ale jeszcze mimo wszystko muszę troszeczkę poczekać. Tutaj wszystko inne kupione, ale ja potrzebuję wykrywacza mini zestawów za 500 000, więc bez problemu mi wystarczy. Okej. I teraz już to będzie aktywne, jak rozumiem. Na wszelki wypadek zerknę sobie jeszcze do dodatków. W sumie to pewnie będę musiał to sobie najpierw aktywować. No ale to aktywuję wtedy, jak będę jakąś misję fabularną przechodził. To zarówno wykrywacz Stana Lee, jak i mini zestawów się tutaj przyda. No dobra, to udało się zrobić to, co chciałem. Więc w tym momencie się z wami pożegnam. Zobaczę jeszcze, co zrobimy w następnym materiale. Być może właśnie się jakąś misją fabularną zajmiemy, żeby ją w 100% ukończyć, ale na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!